To więcej niż sport. To pasja, styl życia, emocje, szaleństwo. Jednoczy miliony ludzi, rozbudza dumę. Zbliża do siebie narody. Sprawia, że ulice pustoszeją, bo kochają go wszyscy. Bo taką ma moc. Polski, europejski, światowy fenomen, który na imię ma... futbol! Dobry wieczór Państwu. Witamy na gali stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sylwia Dekiert i Piotr Sobczyński. Mamy zaszczyt być Państwa... Bardzo dziękujemy. Mamy zaszczyt być Państwa przewodnikami po wydarzeniach tego wieczoru. Piłka nożna to emocje potężne i pozytywne, a 100 lat jej polskiej historii to dosłownie hurtownia dobrej energii. Czujemy się zaszczyceni obecnością tylu znakomitych gości. Szczególnie pragniemy powitać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Świętujemy, ponieważ od 100 lat łączy nas piłka. Ten wieczór spędzimy w gronie podziwianych i kochanych legend futbolu. Przeżyjemy jeszcze raz najważniejsze mecze i bramki, sukcesy i uśmiechniemy się do ich bohaterów. Zrobimy też coś niezwykłego, coś sensacyjnego, coś na miarę stulecia. Stworzymy drużynę marzeń, narodową jedenastkę doskonałą. Ale to w drugiej połowie tego spotkania, bo zgodnie z piłkarskim prawidłem czekają nas pełne emocji dwie 45-minutowe części. Zatem zaczynamy! Karol idzie.
Mija jednego, mija drugiego. Co zrobić? Zbliża się do pola karnego. Pole karne, proszę państwa. Nic nie mówię, patrz mi. Wielkiego turnieju z podwórka na stadion Puchar Tymbarku. I szansa, super, gol! Gol! Karol Delika, to nie mówiliśmy! Jest! Jest! Jest, proszę państwa! Zobaczmy! I fantastyczny gol Grzegorz Krychowiak. Ewa Pajor po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu. Futbol zawsze budował mosty, łączył ludzi. Tak było przed 100 laty, tak jest również dzisiaj. Łączy nas piłka od 100 lat i zawsze, gdy grają nasi, wszyscy Polacy są razem. Trudno nie zauważyć, że tylko piłka ma taką moc. Pewnie ma tę świadomość człowiek, który futbol zna z każdej strony. W latach 80. jeden z trzech najbardziej rozpoznawalnych Polaków, pomocnik i napastnik reprezentacji, uczestnik trzech mundiali, strzelec bramek, które przeszły do historii. Legendarny piłkarz, szkoleniowiec, menedżer, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie na gali kończącej obchody stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Muszę powiedzieć, że wspaniale wyglądacie, więc pozwólcie mi, że przywitam tych, których mam przy swoim stoliku. Chciałbym bardzo serdecznie powitać prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Dobry wieczór, panie prezydencie. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać prezydenta FIFA, Gianni Infantino. Buonasera, prezydente. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać prezydenta UEFA. Dobry wieczór, Aleksander. Polski Związek Piłki Nożnej to jest jedyny związkiem w tym kraju, gdzie pracuje więcej kobiet niż mężczyzn. I to jest prawda, dlatego chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkie kobiety na tej sali, nasze żony, piłkarki reprezentacji polskiej, partnerki, a przede wszystkim chciałbym przywitać pierwszą damę, nową panią minister sportu, panią Danutę Dmowską-Andrzejuk. Witam serdecznie. I witam przedstawiciela Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Andrzeja Kraśnickiego. Witam. Kochani, 100 lat pięknej historii, którą tworzyliśmy wszyscy razem. Wielu ludzi już nie ma. Wielu ludzi pozostawiło znakomite wspomnienia. Dzisiaj kończymy pierwsze stulecie i zaczynamy drugie. Jest o czym mówić, jest co wspominać. Będziemy tutaj świadkami tego wszystkiego. Będą to piękne, sympatyczne i miłe chwile. Muszę powiedzieć, że jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jest mi niezmiernie miło, że w tym całym przedsięwzięciu uczestniczyli wszyscy. Kluby,
trenerzy, szkoleniowcy, działacze, doktorzy, polscy kibice. Dzisiaj, kiedy jesteśmy troszeczkę krajem podzielonym i przez te 100 lat byliśmy krajem mocno podzielonym, sport i piłka nożna cementowała nas wszystkich. I nie ma czegoś takiego i nikt nie ma takiego poparcia społecznego, kiedy polska reprezentacja w momencie grania hymnu narodowego. Kto to przeżył, kto to doświadczył, wie jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe. Chciałbym za te 100 lata historii podziękować wszystkim tym, którzy ją tworzyli. Chciałbym, abyśmy w nowe stulecie weszli pewni, że wykonujemy dobrą robotę, że wiele rzeczy można poprawić, że wiele rzeczy można ulepszyć, ale na pewno staramy się robić to jak najlepiej. Dzisiejszy wieczór upłynie na pewno w pięknej, fajnej atmosferze, dobrej atmosferze. Będziemy oglądali wiele różnego rodzaju filmów, które będą świadczyły o tym, jak jest jaka historia. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na to wspólne nasze spotkanie półtorej godzinne, gdzie będziemy mogli zobaczyć historię polskiej piłki. Na koniec pozwolicie, że przywitam także tych, którzy przyjechali z innych federacji, naszych gości z zagranicy. Welcome to Poland, my dear friend. To co, zaczynamy? Jako pierwszego zapraszam pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Zapraszam serdecznie, panie prezydencie. Wielce szanowna pani minister, szanowni państwo ministrowie, wielce szanowny panie prezesie Polskiego Związku Piłki Nożnej, wielce szanowny panie prezydencie FIFA, wielce szanowny panie prezydencie UEFA, wszyscy dostojni przybyli goście, nasi przyjaciele z całej Europy, z całego świata, ale przede wszystkim wielce szanowni państwo, polscy piłkarze, piłkarki, reprezentanci Polski, wszyscy dostojni goście, wielce szanowni państwo, to jest bardzo wzruszający moment, kiedy patrzy się na te 100 lat polskiej piłki nożnej. 100 lat, w których przez część tego okresu człowiek, a właściwie przez całe swoje życie, mówię tutaj w swoim imieniu, mógł doznać dzięki polskiej piłce nożnej, dzięki polskim piłkarzom, także dzięki działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej tylu wzruszeń i tylu ważnych momentów, które z najmłodszych lat pamięta się aż do dzisiejszego dnia, gdzieś głęboko zakodowane, tak jak ja, urodzony w 72 roku. Doskonale pamiętam 78 rok i Mistrzostwa Świata w Argentynie, gdzie jako mały chłopiec w środku nocy oglądałem mecze, bo rodzice nie byli w stanie mnie przed tym powstrzymać. Te łzy wzruszenia, łzy żalu, to wszystko, co przeżyliśmy przez te lata od 1919 roku, kiedy w odrodzonej Rzeczypospolitej powstała polska piłka nożna, ta polska piłka nożna także jako związek już z nazwy Polska, choć przecież drużyny polskie rodziły się wcześniej, najpierw we Lwowie 1903-1904 rok, potem z dumą to mówię w Krakowie 1906 rok, od razu Wisła i Krakowia jednocześnie, do dziś ze sobą rywalizujące i potem rodząca się polska piłka poprzez pierwsze Mistrzostwa Polski w 21 roku, poprzez pierwszy mecz międzypaństwowy z Węgrami też w 21 roku, później włączenie się do światowej organizacji i dalszą działalność przez wszystkie lata. Te wspaniałe nazwiska polskich zawodników, polskich sportowców od Henryka Reimana, Józefa Kałuży, poprzez Gerarda Cieślika, poprzez kolejne pokolenia polskich zawodników, poprzez Kazimierza Dejnę, Grzegorza Latę, poprzez Włodzimierza Lubańskiego, poprzez Zbigniewa Bońka, wszystkich tych, którzy grali, poprzez naszych wspaniałych bramkarzy, przez to wszystko, co się działo, Jan Tomaszewski, Włodzimierz Młynarczyk, tylu zawodników przez te lata, którzy wyciskali nam łzy z oczu i wreszcie dzisiaj, po wielu kryzysach przecież także polska piłka nożna, znów wspaniała, znów kolejne sukcesy, znów mamy tych zawodników, którzy zajmują najwyższe miejsca w światowych rankingach. Choćby wspomnę tutaj, bo nie sposób nie wspomnieć o panu Robercie Lewandowskim i jego kolegach.
Jakubie Błaszczykowskim i wszystkich tych innych, którzy dzisiaj grają w polskiej reprezentacji, których oklaskujemy z taką dumą i radością, witając wszystkie ich zwycięstwa i sukcesy, wściekając się oczywiście na wszystko to, co nie wychodzi, bo jak wiadomo, każdy Polak zna się na piłce nożnej najlepiej. W związku z czym w każdym domu mówi się, tak powinni byli grać, inaczej powinni byli grać, ale tak naprawdę to tylko zawodnicy, ci, którzy grali, ci, którzy stanęli na tych murawach, zwłaszcza światowych, z tymi emocjami, ci, którym przyszło strzelać te decydujące często rzuty karne przy krzyczących trybunach i drżącej od dopingu murawie, wiedzą, co to znaczy. I dlatego chciałem z całego serca podziękować za te 100 lat Polskiego Związku Piłki Nożnej, za te 100 lat działalności dla polskiej piłki nożnej, za te 100 lat budowania polskiego sportowego ducha, za te 100 lat wielkich przeżyć z biało-czerwonymi flagami w rękach, także wtedy, kiedy nie było wolno, także wtedy, kiedy nam zabraniano, kiedy za to groziło więzienie i śmierć. Za to wszystko chciałem z całego serca podziękować pokoleniom polskich sportowców, polskich piłkarzy. Chciałem podziękować pokoleniom także działaczy, trenerów, wszystkich tych, którzy czynili w swoim życiu wszystko, aby polska piłka nożna rozkwitała, aby była silna, aby była uczciwa, aby zmaganie na boisku odzwierciedlało się później w rzeczywistym wyniku meczu. Aby to wszystko, co najważniejsze w sporcie, było także w piłce nożnej najpiękniejsze i aby to właśnie mogli z dumą przeżywać kibice. Za to wszystko dziękuję, za te wysiłki, za te zapewne nieprzespane noce, za to cierpienie, za te ciężkie treningi, za te wszystkie kontuzje, z których nasi zawodnicy wychodzili po to, by móc grać, by radować serca widzów, by z dumą można było wznosić w górę biało-czerwony sztandar. Za budowanie potencjału Rzeczypospolitej. Z całego serca chciałem podziękować, życząc następnych 100 lat wielkich, wspaniałych sukcesów, żeby polscy zawodnicy wznosili w górę największe światowe puchary, od Mistrzostwa Świata poczynając, poprzez Mistrzostwo Europy, poprzez wszystkie możliwe mistrzostwa klubowe, przede wszystkim te europejskie, ale i światowe. Tego Państwu z całego serca życzę. Sukcesów, sukcesów, jeszcze raz sukcesów. Sukcesów na boisku, sukcesów osobistych i wszelkiego powodzenia. Jeszcze raz z całego serca dziękuję. Niech żyje Polska, niech żyje polska piłka nożna. Szanowni Państwo, w związku z tym stuleciem na ręce pana prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, naszego wspaniałego zawodnika, który był naszą wielką, wielką dumą przez lata występowania na stadionach najpierw polskich, a potem włoskich i europejskich, chciałem przekazać dzisiaj tę biało-czerwoną flagę na następne 100 lat istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, aby łopotała zawsze nad związkiem, nad naszymi zawodnikami i aby przynosiła im szczęście wszędzie tam, gdzie wybiegną na boisko. No muszę powiedzieć, że pan prezes tutaj bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę, bo musimy teraz zdobywać, wszyscy tutaj słyszymy, szkoleniowcy, piłkarze, tytuły Mistrza Świata, Europy. Panie prezydencie, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Wie pan doskonale, że w sporcie nie zawsze wszystko wychodzi. Zapraszam teraz na scenę prezydenta UEFA, pana Aleksandra Seferina. Welcome. President of Republic, dear Gianni, dear Zibi, it's a great honor for me to be here with you tonight. It's an honor to speak in front of so many Polish football legends. Jest zaszczytem mówić do Państwa w obecności tylu legend piłki nożnej. W tym miejscu na pewno zebrało się wielu utalentowanych ludzi. It's true that no tribute to Polish football. To prawda, że nie da się mówić o spuściźnie polskiej piłki, by nie włączyć do tego dokonań prezydenta Boniego. PZPN zostało założone w 1919 roku, a polska piłka nożna doświadczyła dwóch złotych er. Pierwsza, gdy Zibi był zawodnikiem. Następna, gdy Zibi jest prezydentem. When Zibi was a player, you said you three times in a row qualified to the World Cup.
trzy razy z rzędu zagraliście na mundialach, a w 1982 roku w Hiszpanii byliście na trzecim miejscu, co jest fantastycznym wynikiem. Ta druga złota era to czas prezydentury Bońka. W tym czasie doświadczamy profesjonalizacji polskiej piłki nożnej. PZPN użył sukcesu Euro 2012, które zostało świetnie zorganizowane w waszym kraju, jako motywacji i źródła rozwoju piłki w Polsce. W ciągu 7 lat Polish Federation has managed to treble its budget and invest massively into football development, as illustrated by its innovative Academy of Youth Eagles program. But football success in your country is also due to the work done behind the scenes by all various presidents, general secretaries and other employees of the Football Federation since 1990. I innych ważnych osób od roku 1919. Wszyscy ci ludzie wpłynęli na strukturę, która jest imponująca, strukturę, którą znamy dziś. To zasługa liderów, ale także dziesiątek tysięcy wolontariuszy, którzy dbają o wasze dzieci na boiskach, we wsiach i miastach w Polsce w każdy weekend. To ta silna podstawa sukcesu, która została położona. To jest stulecie zaangażowania, ciężkiej pracy, miłości do piłki nożnej. To wszystko spowodowało, że macie wspaniałe stadiony, lojalnych fanów i reprezentację, która cieszy się szacunkiem na całej planecie. Polska jest w tej chwili tak bardzo silna, że nawet wygraliście z moją Słowenią w kwalifikacjach do Euro. Nie biorę tego za złą monetę. Gdybym miał coś przeciwko, to bym zbojkotował tę imprezę. I bym zadbał o to, żebyście w grupie Euro mieli Portugalię, Niemcy i Francję. Jesteście wspaniałymi, mój przyjacielu Zibi, gospodarzami. Nie mam na myśli tylko tego wydarzenia. Euro 2012, finał Ligi Europy 2015, Euro do lat 21, 2017 rok. Kilka miesięcy temu Mundial do lat 20 FIFA. Wszystko zostało zorganizowane perfekcyjnie. Nie jestem za bardzo dyplomatą, o czym Zibi wie. Ale jeżeli chcemy sukcesu w wydarzeniu piłkarskim, Polska jest jednym z najważniejszych miejsc, które trzeba się udać. To, a także stulecie PZPN, stało za decyzją o przyznaniu finału Europy, Ligi Europy w roku 2020 pięknemu Gdańskowi. Ten finał jeszcze raz pokazuje, jak silne są związki PZPN-u i UEFA. Pokazuje, że pracujemy razem. Nie tylko, by rozwinąć polski futbol, ale by rozwinąć cały europejski futbol. Obiecuję, że będziemy to robić przez następne 100 lat. Na koniec chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego PZPN-owi. Niech żyje polska piłka nożna i powodzenia na Euro 2020. Dziękuję bardzo panu prezydentowi UEFA i zapraszam na scenę pana prezydenta FIFA Gianni Infantino. Gianni, ti prego vieni qua.
Dear President, Panie Prezydencie, dear Alex, Karol Zibi, dear friends, przyjaciele, drogi Zibi. Dobry wieczór, Polska. Dobry wieczór, Piavo Cervoni. Giusto? Correct? Dobrze. Perfetto. Świetnie. Well, 100 years. 100 lat. 100 years of memories, 100 years of emotions. 100 lat emocji. 100 years of passion, 100 years of love, and everyone has his own souvenirs, everyone in this każdy room, ma własne prezenty. Każdy pamięta to na swój sposób, każdy tu, każdy poza tym pomieszczeniem. Everyone who loves football, who loves każdy, kto Polish kocha football. Piłkę, for me, kocha polską piłkę. Dla mnie 1982 rok. Jalocza, Żmuda, Janasz, Lato, Smolarek, Boniek, Buncol, korrekt. Piechniczek. Giusto? 1982 is certainly one of those years which contributed to me falling rok, in love który with spowodował, football because zakochałem się w futbolu. As some of you know, I'm bo jak Italian, pewnie wiecie, so jestem Włochem. That was an important year, to but, był ważny rok dla mnie. We had to suffer a lot, ale bardzo cierpieliśmy. In encountering Poland in 1982. Grając z Polską w 1982 roku. Najpierw 0-0. Thanks to some yellow cards. Potem dzięki niektórym żółtym kartkom before the semifinal, przed półfinałem we have been able to win. Wygraliśmy. I was 12 years old. Miałem 12 that time, lat. Huh? Not in FIFA. Nie byłem wtedy w FIFA. But everyone has souvenirs and tonight wszyscy is the night of celebration. Tonight is the night where we have, of course, to remember. Wieczór, where we have to remember 100 years, not of history, 100 years of legend, 100 years legend, of fairy tales, 100 years of a beautiful book of pięknej historii, pięknej księgi, and of historii polskiej piłki. History, because, i historii także świata, bo panie i panowie, dziś wieczorem Warszawa jest stolicą świata, świata piłki. Ale skąd wiemy, że piłka jest najważniejsza na świecie, panie prezydencie, to jest stolica świata. Dlatego musimy świętować. Pamiętając tych wszystkich wspaniałych zawodników, nie tylko tych z 1982, the gold medal in the Olympics, ale także tych, którzy wygrali złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1972, wszystko było już powiedziane. Lubanski and so on and so forth. And the current generation, Lewandowski, niektórzy mają zbyt trudne nazwiska, by wypowiedzieć. Wiem, że są źli na mnie. It is true that Poland, dear friends, to prawda, że Polska, moi przyjaciele, jest big wielkim, wielką częścią historii światowej piłki. All of you here, i dziękuję wam wszystkim, obecnym man, i nieobecnym, wszystkim kobietom i mężczyznom poza tym pomieszczeniem, którzy dołożyli do tego cegiełkę, którzy dokładają swoją pasję, swoją miłość do tej pięknej gry na poziomie szkolenia chłopców, dziewczynek, a tych, którzy spowodowali, że odnosiliście sukcesy, byliście mistrzami olimpijskimi, mieliście trzecie miejsce na świecie, ale także wszystkim innym, którzy działali w ciągu ostatnich 100 lat i będą działali w ciągu następnych 100 lat, które wyglądają bardzo błyskotliwie, jeśli chodzi o przyszłość. Jestem zaszczycony, że to mogę być. Jestem szczęśliwy, że mogę to być pomiędzy przyjaciółmi w kraju, który kocham, w kraju, w którym spędziłem piękny czas podczas Euro 2012. W tym roku także Mundial U20 idealnie zorganizowany. Wszystko już było powiedziane. Nie chcę powtarzać i nudzić was, bo powinniście cieszyć się tym wieczorem this party i cieszyć się and in particular to enjoy the night in całym Warsaw wieczorem w Warszawie. And also definitely to enjoy the także next zdecydowanie 100 cieszyć years się następnym. Dziękuję bardzo. Thank you very much for having me here. Thank you.
sua maglietta. 100 years. Dziękujemy za ważne i piękne słowa. Dziękujemy za wsparcie i obecność w tak symbolicznym i ważnym momencie historii polskiego futbolu. Historia to bogata, pisana pasją, sportową ambicją i pięknymi emocjami. Często na przekór trudnym czasom i dramatom oraz absurdom naszej historii. 100 lat polskiej piłki nożnej to kilka pokoleń ludzi sportu, to legendarni zawodnicy i trenerzy, no i mecze. Wielkie widowiska, do których podobnie jak do nieśmiertelnych, wspaniałych piosenek chcemy i lubimy wracać. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zapraszamy na polską futbolową podróż w czasie. Jak czyta się wspomnienia piłkarzy z tamtych czasów, to ten biały orzeł, to było coś. To jednak ogromne wyróżnienie. Był to pierwszy mecz Polaków w Mistrzostwach Świata. Brazylia prowadziła do przerwy 3-1. W drugiej połowie, kiedy spadł deszcz, już lepsi byli Polacy. Winimowski po przerwie strzelił dwie bramki, wyrównał na 3-3. W dogrywce Brazylia strzeliła dwie bramki, Winimowski jedną. Był pierwszym i, jeśli pamiętam, to jedynym piłkarzem, który na Mistrzostwach Świata wbił Brazylii 4 bramki. Do tego pamiętnego meczu wszyscy uwierzyli, że Stadion Śląski ma w sobie specyficzną magię. Gerard Cieślik, który był bohaterem tego spotkania, który strzelił dwie piękne bramki. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! Dosłownie na dwa dni przed meczem jeszcze stał przy tokarce w Hucie Batory, bo był normalnym pracownikiem. 50. minuta gry. Piękna główka Cieślika, znów gol! Entuzjazm po wygranym meczu w całej Polsce był niesamowity. Wszyscy cieszyli się tak, jakby, nie wiem, jakąś bitwę wygrali ze Związkiem Radzieckim. Gerard Cieślik został oczywiście zniesiony na plecach kibiców i dzięki temu meczowi i tym dwóm bramkom został określony mianem piłkarza 50-lecia. Czasie po tego, bo oni bronili złotego medalu olimpijskiego. Nikt w nas nie wierzył, nawet dziennikarze. Proszę Państwa, 1-0. Trzeba im dać nauczkę. Głównym bohaterem tego to był Kazio Dejna. Strzelił dwie bramki, został królem strzelców. Tak jest, gol! Nie wiem, jak nasz zespół by się zachował, będąc faworytem, kiedy nagle dostaje bramkę na 1-1 i coś umyka. A w nas wstąpiła dodatkowa siła, bo można było sięgnąć po coś, o czym się marzyło. Wspaniała sytuacja, pusta bramka, gol! Pamiętam słowa Włodka Lubańskiego, który płaczącym głosem powiedział: panowie, czy wy wiecie, co myśmy zrobili? 20 lat czekałem na taki moment. Człowiek sobie później dopiero uświadamiał, czym był ten złoty medal. Polska, proszę Państwa, Polska, jeszcze raz Polska! Pokonaliśmy pewną barierę. Wszystko, co się działo, było niezwykłe. Lecz Polska, Anglia, rozpoczęty. Od tej ręki mocno poturbowanej Tomaszewskiego już w drugiej minucie. Jan Tomaszewski, zbyt ryzykowne wypuszczenie piłki. Lato. Pędził ten Lato szybszy od piłki. Tomaszewski, gol! Sensacja na Wembley! Na ten parę minut minęło karne.
ruszył. Gol! No i teraz przyszły te naprawdę trudne chwile, bo atak non-stop. Pusta bramka, Clark! Hunter prawą nogą! Zobaczyłem sytuację niebywałą. Normalnie rzewnymi łzami płakali angielscy widzowie, a my zostaliśmy mianowani drużyną dużego formatu i daj Boże, żeby tak zostało na zawsze. Wspaniały dzień. Polska wśród czterech najlepszych drużyn świata. No, graliśmy bardzo zachowawczo. Całą jedenastką broniliśmy się. Czekaj na swoją szansę. Tomaszewski! Cudowna interwencja. I przyszła 70. któraś minuta. Zagrałem na chłopski zwód. Zamach, że będę zacinał. Z drugiej strony go obiegłem, no i wyścig. Idzie teraz lato, wjeżdża na pole karne, proszę Państwa. Patrzyłem, czy wpadnie koło słupka, czy się odbije od jakiejś kępki. A ona za słupek. Gol! Tego z lato! Szał radości. Siódma bramka na mistrzostwach świata. Nie docierało do nas, żeśmy zdobyli trzecie miejsce. Koniec, proszę Państwa! Czekam na gwizdek sędziego, wręcz się gotuję. Pochymnie mówię, jedziemy. Pierwsza bramka to ewident błąd obrońców. Grzegorz Lato po prostu to przechwycił. Skorzystaliśmy z ich błędów. Był faul na mnie, skierowałem piłkę w kierunku Roberta Gadochy, który w takich sytuacjach był bezwzględny. Później dwie Szarmacha. Holendrzy przyjechali w najmocniejszym składzie. W ataku ich gwiazda Johan Cruyff podał do Kerkhoffa i stało się. Będzie bramka, tak jest. Meczu jak wracałem, a przecież nie jeden mecz grałem na Śląskim. Koniec meczu. Uszy miałem zatkane, nie mogłem spać. Taka była atmosfera. Zawsze tak było. Warszawa, czy dalej są nadzieje? Trzeba było koniecznie wygrać, a wiedzieliśmy, że przeciwnik jest dobry. Szansa, Kupcewicz, proszę Państwa, Skolarek tam na zadku! Ten gol to naprawdę było takie... Już nabyliśmy takiej pewności, że nie są w stanie nas już w tym meczu ugryźć. W związku z tym wszystko to, co robiliśmy dobrze, to zaczęliśmy robić bardzo dobrze. Gol dźwignie w konie! Ta bramka też mi dodała skrzydeł. Bo jest to Buszola, cudowna akcja! Myśmy po prostu przeciwnika zmiażdżyli. Ponieważ jeszcze jedną bramkę stracili, a na nikim to już nie wywarło żadnego wrażenia. Mecz z Peru pokazał nam, że jesteśmy znakomicie przygotowani pod każdym względem.
sam przyjazd do Hiszpanii już traktowaliśmy w ramach sukcesu. Chcieliśmy wygrać każdy mecz i zajść jak najdalej. Wojtek często korzystał ze swojej szybkości. Zawodnik, kiedy widział plecy Wojtka, no to już było za późno. Kowalczyk! Wielką zasługą trenera Wójcika był dobór zawodników, którzy nienawidzili przegrywać. Na boisku to było widać, że jeden za drugiego oddałby życie. Nie ma spalonego, znakomita sytuacja, gol! I nieszczęsny rzut rożny, piłka trafiła pod nogi Kiko, który idealnie to wykorzystał. Powoli do nas docierało to, co żeśmy zrobili, ale w każdym z nas i tak tkwi gdzieś taka nutka żalu, że nie zdobyliśmy tego upragnionego złota. Wiedzieliśmy, że stoimy przed mega trudnym zadaniem. W Polsce żaden dziennikarz na nas nie liczył. Nie mieliśmy nic do stracenia. Wtedy rodziła się mega gwiazda w naszym zespole, Oli Sadebe. Oli pokazał swój kunszt. Miał czucie piłki, nos do bramki, taką intuicję. To wzbudzało szacunek przeciwnika. Szewczenko, tak jak z Robertem Lewandowskim. Jak ma piłkę, może z nią zrobić wszystko, jest bardzo niebezpieczny. Każda akcja jest niebezpieczna. Teraz nieporozumienie, ale jak bez sensu zagrali nasi zawodnicy. To było coś niewiarygodnego. Chwila na oddech, można tak powiedzieć. Piłka do Kałużnego, teraz Polanek powinien strzelić, brawo! My panowie, kurde, zrobiliśmy coś fajnego, budujmy coś na tym. Kiedy trener mówi, że jesteś w stanie pokonać mistrzów świata, że zagrasz dla rodziny, dla narodu, później to rzeczywiście wyglądało na boisku, jakby to był nasz ostatni mecz. Czy to jest ta noc, kiedy oszukamy historię? Niemcy nas cisnęli, tak? Teraz Goetze strzał z dystansu, szczęsny! Wierzysz w to, że ktoś będzie miał magiczny dzień? Ja już byłem gotowy do wejścia. Już każdy graliśmy tamten mecz razem z chłopakami. Będzie ważna każda zmiana przeprowadzona przez... W tej sytuacji będą atakować, niech cię to nie deprymuje, niech cię to nie zniechęca. Później się to poczuło naprawdę bardzo szybko, bo widzę, że ta piłka już leci do mnie. Lewandowski! Była cisza, po prostu w moment był hałas. Nie zapomnę tego do końca życia. Pięknie oszalał. Ta jego radość i ten komentarz zostanie w moich uszach do końca życia. Dla mnie to był początek tej reprezentacji. Życzę każdej drużynie takiego meczu jak z Niemcami. Sukcesów na wielkich imprezach. Zasługujemy po prostu najzwyczajniej na to i wierzę w to, że tak się stanie. Jest takie miejsce, o którym mamy prawo myśleć jako o szczęśliwym domu reprezentacji Polski. Stadion Narodowy jest widoczny z daleka. Zauważyłam nawet, że zagraniczni goście nazywają go krótko. Wow! Każdy młody chłopak zaczynając grę na podwórku no marzy o tym, żeby zagrać dla reprezentacji Polski, zaśpiewać ten hymn. To jest ten moment, w którym wie, że zaraz zacznie się mecz. To jest największy zaszczyt dla piłkarza. Wspiera cię cały naród i ty chcesz dać im jak najwięcej. Stadion Narodowy to jest nasz dom od pamiętnego meczu z Grecją w Mistrzostwach Europy w 2012 roku. Zagranie do Kuby Błaszczykowskiego. Pole karne, są Polacy! To był taki pierwszy moment, gdzie poczułem, że coś zrobiłem wyjątkowego, coś historycznego tak naprawdę, bo strzeliłem pierwszą bramkę na tym Stadionie Narodowym. Na pewno mecz z reprezentacją Niemiec, gdzie wygraliśmy pierwszy raz w historii 2-0. Od tamtej pory ta reprezentacja szans do przodu. Krychowiak! Gol! Gol! Stadion Narodowy w euforii! Awanse. Były tak zwanym zwieńczeniem tego wszystkiego. Są to jednak chwile wyjątkowe dla naszej drużyny, dla historii polskiej piłki. Ten moment, gdzie wiesz, że jesteś już na mistrzostwach, czy to świata, czy Europy. Świętowanie z tą publicznością na tym stadionie to jest coś niesamowitego. Proszę Państwa, proszę Państwa, pierwsza połowa naszego spotkania trwa, ale bezprecedensowe historyczne wydarzenie w drugiej części. Poznamy wtedy wyniki plebiscytu, które wyłoni drużynę stulecia, prawdziwą jedenastkę marzeń. Kapituła złożona z przedstawicieli środowiska piłkarskiego zaproponowała 100 kandydatów do reprezentacji stulecia. Finałową jedenastkę poznamy już za chwilę, zatem zostańcie Państwo z nami.
Taki wieczór jak dziś zdarza się raz na 100 lat. Świętujemy 100 lat polskiego futbolu. Futbolu, który od 100 lat z pasją profesjonalnie i wymiernie opiekuje się Polski Związek Piłki Nożnej. Futbol w wydaniu międzynarodowym zbliża narody, znosi uprzedzenia i stereotypy, a robi to szybciej i skuteczniej, weselej niż jakikolwiek rząd na świecie. Ale piłka też wyzwala szczery, budujący patriotyzm, zaprowadzając zgodę i poczucie wspólnoty. To wszystko bez względu na poglądy. Jesteśmy kibicami reprezentacji Polski. Wszyscy kochamy te nieporównywalne z żadnym innym sportem emocje. W końcu od 100 lat łączy nas piłka. Popatrzmy. Jedną z nielicznych rzeczy, które od 100 lat nieprzerwanie łączą Polaków, niezależnie od wieku, wykształcenia czy miejsca zamieszkania, jest piłka nożna. Stąd nasze motto na jubileuszowy rok. Łączy nas piłka od 100 lat. Stulecie Polskiego Związku Piłki Nożnej było dla nas wspaniałą okazją do przypomnienia sobie, jak to wszystko wyglądało dawniej. Aktualni reprezentanci Polski cofnęli się w czasie o kilkadziesiąt lat, zakładając repliki strojów, w jakich grali ich reprezentacyjni poprzednicy. Wzbogaciła się wizualna identyfikacja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Stworzyliśmy jubileuszowe logo, które pojawiło się na oficjalnym proporczyku oraz innych materiałach związanych z naszą federacją. Historyczną metamorfozę przeszedł również dom reprezentacji, który w jubileuszowym roku nabrał nowych barw. Tegoroczne mecze miały szczególną oprawę, nie tylko na PGE Narodowym. Wszystkie stadiony, na których grały reprezentacje Polski, wyglądały wyjątkowo. Mecze pierwszej kadry z Izraelem i Słowenią były szczególne z jeszcze jednego powodu. Polacy zagrali w specjalnie zaprojektowanych biało-czerwonych koszulkach, które, patrząc po wynikach, przyniosły nam szczęście. Nic więc dziwnego, że każdy chciał taką koszulkę otrzymać na pamiątkę. Prezes Zbigniew Boniek wręczył je w bazie naszej reprezentacji, hotelu DoubleTree by Hilton. Niepowtarzalny dla polskiej piłki rok mogliśmy celebrować również podczas organizowanych w naszym kraju Mistrzostw Świata FIFA do lat 20. Młodzi piłkarze ze wszystkich stron świata swoje mecze rozgrywali w 6 polskich miastach. Ale o stuleciu polskiej piłki mówiło się nie tylko na stadionach. Mieszkańcy Warszawy mogli dowiedzieć się co nieco o historii reprezentacji, przechadzając się po Alejach Ujazdowskich. Kolejne zasłużone postaci znalazły swoje miejsce w Alei Gwiazd na PGE Narodowym. Specjalne tablice odsłonili legendarni piłkarze oraz selekcjonerzy. Jak co roku Polski Związek Piłki Nożnej włączył się również do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty związane z jubileuszem. Między innymi historyczne koszulki reprezentacji podpisane przez kadrowiczów Jerzego Brzęczka. Chwila napięcia, chwila skupienia, już tam wychodzi do główki Gorgoń. 100 lat zebranych w jednym miejscu. Tak najkrócej można określić stworzoną przy okazji jubileuszu Polskiego Związku Piłki Nożnej Bibliotekę Piłkarstwa Polskiego. Teraz piłkarscy fani mogą odnaleźć w jednym miejscu archiwalne mecze biało-czerwonych, skróty tych spotkań, statystyki i wiele, wiele więcej. To idealne miejsce, aby odtworzyć wyjątkowe wspomnienia. Boniek, Nawałka, Lewandowski i Glik w jednym zespole? Kiedy, jak nie na stulecie? Specjalnie powołana kapituła wyselekcjonowała 100 nominowanych, a następnie dyskutowała nad wyborem najlepszych. Głos zabrali też kibice. Każdy mógł wcielić się w rolę selekcjonera reprezentacji stulecia, wybierając swoje jedenastki na specjalnej platformie internetowej. Jakie zapadły decyzje? Przekonamy się dosłownie za kilka minut. Kończy się kolejny rok z polskim futbolem. Jeszcze bardziej wyjątkowy. I niech piłka łączy Polaków nadal, przynajmniej przez następne 100 lat. Proszę Państwa, a teraz zapraszamy na drugą część naszej gali.
Codziennie gryzie mnie złość, codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportową. Jeśli zimno, mogę włożyć jego płaszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Czasem w głowie mi się kręci od tych wszystkich trudnych nas. Tu ktoś gola strzelił z rogu, a ta linia to jest aut. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie proszę, że nie, nie, lecz w końcu idę na mecz. Kiedy chcę pójść z nim do kina i zobaczyć ładny nowy film, wtedy słyszę, czemu zapominasz znów. To dziś właśnie gra mój film. Proszę Państwa, witamy w drugiej części, w której poznamy wyniki wielkiego plebiscytu. Kapituła oraz kibice dokonali wyboru reprezentacji doskonałej polskiego piłkarskiego teamu stulecia. Będzie gorąco, dlatego będzie nas wspierał niezawodny i zawsze świetnie poinformowany Dariusz Szpakowski. Halo Darku! Dobry wieczór Państwu, witam Was bardzo serdecznie. No powiem szczerze, że ogarnięty jestem wielkimi emocjami. Na taką jedenastkę czekałem całe swoje komentatorskie życie. Pora, aby zaprosić do nas przewodniczącego kapituły wielkiego plebiscytu. Drodzy Państwo, wspaniali goście, Andrzej Persson. Dobry wieczór Państwu. Panie Prezydencie, Panowie Prezesi Światowej, Europejskiej i Polskiej Federacji. Z ogromną tremą tu wszedłem, bo muszę powiedzieć, że wybór, jaki Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonał, wydawał mi się bardzo ważny. Jestem dumny z tego, że jestem przewodniczącym kapituły, ale z dnia na dzień sytuacja robiła się coraz bardziej skomplikowana. No bo każdy miał swojego faworyta. Bywały nawet takie trudne momenty, że nie zawsze do końca przy stole obrady były parlamentarne. Pewnie dlatego, że 100 lat w tę piłkę gramy tutaj nad Wisłą i trudno było przekonać się nawzajem, czy na przykład 4 gole, jak widzieliśmy, strzelone
1938 roku na stadionie w Strasburgu przez Ernesta Wilimowskiego są lepsze czy gorsze od czterech bramek strzelonych kilkanaście dni temu przez naszego znakomitego Roberta Lewandowskiego. Trwało to dość długo, no ale wybór jest wyborem. Stanowisko absolutnie szanowaliśmy i wreszcie udało się doprowadzić do sytuacji, w której tych 27 dżentelmenów ustaliło mniej więcej, jak wygląda ta jedenastka. Mniej więcej, bo dalej niektórzy ze sobą nie rozmawiali. Oprócz tego, ja bym Państwu dłużej opowiadał, ale tam z tyłu mi powiedzieli, że 2 minuty mam tylko. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że 2 minuty to nie jest dobry wybór czasowy dla mnie. W każdym razie 60 ponad tysięcy drużyn wybranych przez kibiców. O dziwo, teraz już mówię zupełnie poważnie, byłem pod wielkim wrażeniem. To są jedenastki szalenie długo wybierane i po skomplikowanych przemyśleniach. Niezależnie od tego, czy ci kibice mieli kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt, uważali, że trzeba, tak przynajmniej wynikało z tych nazwisk, zapoznać się z historią, ze wszystkim, co polską piłkę nożną tworzyło. I w ten sposób z naszych głosów, głosów tych, które przypłynęły internetem, powstała ta wspaniała jedenastka. Dla tych, którzy nie będą zadowoleni do końca, mogę powiedzieć, że już jutro wjeżdżam na urlop, żebyśmy dopiero za kilka tygodni mogli spokojnie rozmawiać. Mówiąc zupełnie poważnie, szanowni laureaci, ja jeszcze ich nie przedstawię, co dopiero dostojni trenerzy, selekcjonerzy, wielkie postacie za chwilę tu przyjdą i ogłoszą, kto najlepszym bramkarzem, a kto obrońcą, a kto wchodzi w skład pomocników, a kto ataku. Chciałem przede wszystkim pogratulować tym 11 najwybitniejszym, a właściwie wszystkim 100, którzy znaleźli się na tej liście, bo to jest wielkie wyróżnienie. Jeszcze większe brawa poproszę dla selekcjonera tej drużyny, który w ogóle nie był wybierany, po prostu przez aklamację uznaliśmy, że jest nim pan Kazimierz Górski. No a wszystkim 11 chciałem powiedzieć w imieniu milionów Polaków, którzy przez te 100 lat przeżywali tak wielkie wzruszenia, w swoim imieniu jeszcze pewnie wielu innych, że jesteście wspaniali, że jesteście, może to górnolotne słowa, ale wielkimi patriotami, że dla tych ludzi, którzy płakali często albo załamywali ręce nad tymi golami przeciwko nam, że będziecie zawsze bohaterami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy przewodniczącemu kapituły Andrzejowi Personowi. Proszę Państwa, my kobiety tak samo mocno kibicujemy naszej drużynie, ale też dostrzegamy coś, co zawsze jest spoiwem zgranego zespołu. Przyjaźń, bo oni są przyjaciółmi z boiska. Jeden rodem jest z miasta Warszawy, drugi rodem jest z miasta Chorzowa, no a trzeci jest rodem z Krakowa, co ich łączy i przyjaźń i spor. Trzy przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik, żyć bez siebie nie mogą, ciarscy i nierozłączni. Jeden mecz już wygrali, niejeden przegrać zdążyli, często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Stary kibic jak zwykle się dąsa, coś tam mruczy i cały jest w pląsach. O cóż chodzi, jest piękna pogoda i trzech wiernych przyjaciół dziś gra.
Nasi przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik, żyć bez siebie nie mogą, dziarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli, często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Kiedy stadion już cichnie po meczu, kiedy palą się lampy pod wieczór, znów są razem i razem śpiewają, nim do swoich rozjadą się miast. Trzy przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik, żyć bez siebie nie mogą. Sound and Grace, trzej przyjaciele z boiska, a teraz pora na 11 przyjaciół. Przed każdym meczem dowódca, trener musi podjąć tę zasadniczą, strategiczną decyzję, ustalić i ustawić skład. Takie decyzje podejmował pierwszy trener reprezentacji Polski, Józef Szkolnikowski, a obecnie podejmuje je 60. w stuletniej historii naszego futbolu selekcjoner Jerzy Brzęczek. A u nas kości zostały rzucone. Uwaga, pora odsłonić pierwszą tajemnicę. Popatrzmy, w jakim ustawieniu zagra nasza superkadra. Bramkarz, czterech obrońców, trzech pomocników i trzech napastników. Selekcja, wybór składu to dla trenera krytyczna decyzja. Krytyczna, ale też często krytykowana, bo jak wiadomo, na futbolu w Polsce wszyscy się znają. To nie zazdroszczę trenerom. Powitamy kogoś, kto wiele razy podejmował te decyzje i osiągnął niezapomniane sukcesy. Selekcjoner reprezentacji, która w 1982 roku wywalczyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii oraz selekcjoner na Mistrzostwach Świata w Meksyku 4 lata później. Szanowni Państwo, wspaniali goście, selekcjoner reprezentacji Polski w latach 1981-82 oraz 96-97 Antoni Piechniczek. Panie Prezydencie, dobry wieczór Państwu. Jestem członkiem tej kapituły i przypadł mi zaszczyt odczytania nazwiska bramkarza. Na tej pozycji mieliśmy, gdy idzie o naszą piłkę, wyjątkowe bogactwo talentów, wyjątkowe bogactwo wspaniałych bramkarzy i chciałby się powiedzieć, że każdy z nich, z tych wielkich, zasługuje na to, aby w tej jedenastce się znaleźć. Ale jednocześnie, jeśli Państwo pozwolicie, że jestem przy głosie, to powiem, że 11 piłkarzy, których wybraliśmy, zasługują rzeczywiście na wielkie słowa uznania i serdecznie im gratuluję. Ale dla mnie, jak popatrzę na salę, jak przyjrzę się tylu piłkarzem, których tutaj widziałem z boiska, bo grałem przeciwko nim, grałem z nimi, a potem przez wiele lat byłem ich selekcjonerem. Jak patrzę na nich, to uważam, iż wszyscy ci tutaj mianowani zasługują na to miano, aby przejść do historii polskiej piłki, dlatego że każdy z nich grał w innym okresie rozwoju piłki, w innym okresie geopolitycznym naszego kraju, w innych warunkach, w innej scenerii. I dlatego moje wielkie słowa uznania dla wszystkich tych nominowanych 100 piłkarzy. Serdecznie im gratuluję. Zobaczmy tę listę nominowanych bramkarzy. Oto oni. Artur Boruc, Jerzy Dudek, Łukasz Fabiański, Hubert Kostka, Józef Młynarczyk, Maciej Szczęsny, Wojciech Szczęsny, Edward Szymkowiak, Jan Tomaszewski. Z największą satysfakcją odczytuję nazwisko bramkarza, który wygrał ten plebiscyt, Józef Młynarczyk. Z
reprezentacją Polski zajął trzecie miejsce w finałach Mistrzostw Świata w 1988 roku w Hiszpanii. 11-krotnie wystąpił w biało-czerwonych barwach w finałach Mistrzostw Świata. 7 w 1982 roku i 4 spotkania w 1986. W biało-czerwonych barwach zagrał 42 razy. Z zespołem FC Porto zdobył Puchar Mistrzów, Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny. 2 razy Mistrzostwo Portugalii i Puchar Portugalii. 2 razy Mistrzostwo Polski z Widzewem Łódź. Dobry wieczór Państwu, Panie Prezydencie. Chciałbym serdecznie podziękować kapitule, moim fanom, tym wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Dzięki temu mogę tu być dzisiaj razem z Państwem i cieszyć się z wyróżnienia. Otóż chciałbym oczywiście pogratulować wszystkim nominowanym, bo przecież wszyscy razem tworzyliśmy wspaniałą historię polskiej piłki. Chciałbym pogratulować, chciałbym pogratulować panu trenerowi Piechniczkowi tego, co z naszą reprezentacją w roku 82 osiągnął. Natomiast tą statuetkę chciałbym zadedykować mojej rodzinie, która była zawsze ze mną na dobre i na złe. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na tę stronę sceny. Proszę Państwa, bramkarz to solista drużyny, ostatnia nadzieja, a czasami bohater meczu. Musi być dobrze ustawiony, odporny na blef, nieprzepuszczalny. Taki jest Józef Młynarczyk, ale nawet taki wirtuos potrzebuje wsparcia. Obrońców. Jak wybrać najlepszych boiskowych twardzieli? Jak uruchomić ich natrętną skuteczność? Swoje niezawodne sposoby miał nasz kolejny wspaniały selekcjoner. Pierwszy w historii polskiej piłki, który na Mistrzostwach Świata występował zarówno jako zawodnik, jak i trener. Znakomity obrońca reprezentacji, selekcjoner w latach 2002-2006. Paweł Janas. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich przyjaciół piłki nożnej zgromadzonych tutaj na tej sali oraz przed telewizorami. Mam przyjemność ogłoszenia czwórki obrońców. Mam nadzieję, że zaczniemy od prawego obrońcy i prosiłbym o nominację. Oto oni: Zygmunt Anczok, Jacek Bąk, Marek Dziuba, Stefan Floreński, Kamil Glik, Jacek Gmoch, Jerzy Gorgoń, Tomasz Hajto, Paweł Janas, Tomasz Kłos, Roman Korynt, Dariusz Kubicki, Tomasz Łapiński, Stefan Majewski, Adam Musiał, Stanisław Oślizło, Łukasz Piszczek, Władysław Szczepaniak, Henryk Szczepański, Antoni Szymanowski, Tomasz Wałdoch, Dariusz Wdowczyk, Jerzy Woźniak, Roman Wójcicki, Jacek Zieliński, Michał Żewłakow, Władysław Żmuda. W czwórce obrońców prawym obrońcą został wybrany przez wszystkich Łukasz Piszczek. Pierwszy polski piłkarz, który wystąpił w trzech finałach Mistrzostw Europy. Dotarł z reprezentacją Polski do ćwierćfinału w 2016 roku. Grał w finałach Mistrzostw Świata w 2018 roku w Rosji. W biało-czerwonych barwach zagrał 66 meczów i strzelił 3 gole. Pożegnał się niedawno w meczu ze Słowenią.
finalista Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund w 2013 roku, z którą zdobył 2 razy Mistrzostwo Niemiec, 2 razy Puchar Niemiec, 2 razy Super Puchar Niemiec. Polski zawodnik z największą liczbą meczów w Bundeslidze – 305. Mistrz Polski z Zagłębiem Lubin. Na nagrodę w imieniu każdego bierze tata Kazimierz Piszczak. Dobry wieczór Państwu. Jestem ogromnie wzruszony. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy na niego głosowali, a może najlepiej, jakbym oddał głos synowi. Wtedy on to zrobi najlepiej. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór. Gratulujemy serdecznie. Niestety przez obowiązki klubowe nie mogę być dzisiaj z wami. Jest mi niezmiernie miło i napawa mnie dumą, że zostałem wybrany do 11 stulecia. Dziękuję za to kibicom i kapitule. Wszystkim nominowanym i tym, którzy zostali wybrani do 11 stulecia, gratuluję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego wieczoru. Panie Kazimierzu, wielkie gratulacje. Zapraszamy tutaj do naszej loży. A pana trenera prosimy o kolejną. Prosimy o nominację środkowych obrońców, ale jest to dwójka, także najpierw przekażemy pierwszą, a później będziemy drugą parę. Nie, teraz już możemy ujawnić. Były wszystkie nominacje? Środkowego. Były panie trenerze. Tak, no to środkowego obrońcy. Była prawa strona, więc następny. Najpierw jeden, potem drugi. No to dobrze. Po kolei. Pierwszym jest Władysław Żmuda. Z reprezentacją Polski 4-krotnie uczestniczył w finałach Mistrzostw Świata, zajmując 3 miejsca w 1974 i 1982 roku. W finałach Mistrzostw Świata rozegrał 21 meczów. Jest rekordzistą w historii reprezentacji Polski. Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Montrealu. W reprezentacji Polski zagrał 91 spotkań, strzelając 2 gole. Zagrał 2 razy w finale Pucharu Włoch, mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław i 2-krotnie z Widzewem Łódź. Najlepszy, najmłodszy piłkarz finałów Mistrzostw Świata 1974 roku. Asystent selekcjonerów Engela i Janasa. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem bardzo wzruszony, bo wiadomo, że rola obrońcy jest bardzo ciężka, a szczególnie jeszcze na środku obrony, jak się popełni błąd, to zostaje tylko obrońca, bramkarz z tyłu. Także myślę, że na stare lata zostałem doceniony i uważam, dziękuję bardzo za oddanie głosów kapitule i kibicom. No i myślę, że będziemy śledzić naszych Orłów na najbliższych Mistrzostwach Europy. Miejmy nadzieję, że z wielkim sukcesem, tak jak my kiedyś. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Panie Władysławie. Wiadomo, że środkowi obrońcy muszą grać w parze, także razem z Władkiem grał i mam przyjemność ogłosić Jerzy Gorgoń. Mistrz olimpijski 72 roku z Monachium, wicemistrz olimpijski 76 z Montrealu. Z reprezentacją Polski zajął 3 miejsce w finałach Mistrzostw Świata w 74 roku. Grał w finałach Mistrzostw Świata w 78 roku. W reprezentacji Polski zagrał 55 meczów, zdobywając 6 goli. Zagrał w finale Pucharu Zdobywców Pucharu z Górnikiem Zabrze w 70 roku. To największy sukces polskiej klubowej piłki nożnej. 2 razy mistrz Polski, 5-krotny zwycięzca Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Karierę kończył w lidze szwajcarskiej. Od razu chciałem podkreślić, że wielkim mówcą nie jestem. Wolałbym raczej być na boisku, to raczej nie w moim wieku, ale to już 40 lat temu. Ale chciałbym podziękować serdecznie tym ludziom, którzy oddali na mnie głosy
I powiem jedną rzecz, że w wieku 70 lat osiągnąć taką rzecz, jak awansować do kadry, to znaczy do drużyny stulecia, jest wielkim sukcesem dla mnie. Z tego powodu jestem dumny i dziękuję jeszcze raz wam wszystkim, a obecnie tutaj na miejscu życzę przyjemnej zabawy i najlepszego. Dzięki. Dziękujemy, gratulujemy. Dziękuję bardzo. I ostatni obrońca, panie trenerze. Lewa, tak, lewa strona. Pójdzie. To już wszystko było. Bo jest lewym obrońcą, został wybrany w setce Antoni Szymanowski. Z reprezentacją Polski zajął trzecie miejsce w finałach Mistrzostw Świata w 1974 roku. Grał w reprezentacji w finałach Mistrzostw Świata w 1978 roku. Mistrz olimpijski 72 roku z Monachium i wicemistrz olimpijski 76 z Montrealu. W reprezentacji Polski rozegrał 82 mecze i strzelił jedną bramkę. Mistrz Polski z Wisłą Kraków zagrał w finale Pucharu Belgii. Dobry wieczór Państwu. Czuję się zaszczycony obecnością na dzisiejszej jubileuszowej gali. Cieszę się bardzo, że zostałem wybrany do reprezentacji stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję moim trenerom. Musiałbym ich wymieniać długo. Dziękuję moim kolegom z reprezentacji za sukcesy, które wspólnie osiągnęliśmy. Jestem dumny, że stałem się częścią historii polskiej piłki nożnej. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękujemy panie trenerze. Ja chciałem podziękować moim kolegom obrońcom, bo z większością razem żeśmy grali. Także im gratuluję i chciałbym, żeby ta nasza piłka dalej miała takich zawodników, jak tu mamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Paweł Janas. Gratulujemy najlepszym obrońcom. Jacy oni są? Frustrujący dla przeciwników. Uparci jak osy przy stoisku ze słodyczami. I czasami niechcący przypadkiem tak stawiają nogę, że przeciwnik się o nią potyka. Obrońcy rzadko zdobywają bramki, ale gdyby zaczęto liczyć gole, których dzięki nim nie strzelił przeciwnik, zachwyt kibiców mógłby ich na trwale ogłuszyć. Znamy już nazwiska pięciu reprezentantów Narodowej Drużyny Stulecia. Za chwilę poznamy tych, którzy na boisku muszą być wszechstronni i piłkarsko uczynni. O cechach pomocnika idealnego wie selekcjoner, który wprowadził naszą reprezentację w trzecie tysiąclecie. Prowadzona przez niego drużyna, pierwsza w Europie, zapewniła sobie awans do Mistrzostw Świata w roku 2002. To on odczarował dla Polaków mundial po 16 latach nieobecności. Szanowni Państwo, selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2000-2002. Jerzy Engel. Dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, dear friends, a przede wszystkim nasza kochana rodzino futbolowa i sportowa. Przedstawię Państwu grupę środkowych pomocników, bocznych pomocników, a więc formację, która nazywana jest mózgiem i płucami zespołu. Kto będzie mózgiem, a kto był płucami zespołu, zobaczymy z nominacji. Oto oni: Bernard Blaut, Jakub Błaszczykowski, Zbigniew Boniek, Jerzy Brzęczek, Andrzej Buncol, Włodzimierz Ciołek, Lesław Ćmikiewicz, Kazimierz Dejna, Kamil Grosicki, Tomasz Iwan, Radosław Kałużny, Henryk Kasperczak, Kamil Koszowski, Marek Koźmiński, Grzegorz Krychowiak, Jacek Krzynówek, Władysław Kuchar, Janusz Kupcewicz, Mariusz Lewandowski, Zygmunt Maszczyk,
Waldemar Matysik, Radosław Michalski, Sebastian Mila, Adam Nawałka, Andrzej Pałasz, Waldemar Prusik, Radosław Sobolewski, Zygfryd Sołtysik, Mirosław Szymkowiak, Piotr Świerczewski, Ryszard Tarasiewicz, Edmund Ziętara. Bardzo bym chciał wymienić jednego z moich kadrowiczów, ażeby znalazł się na tej liście, ale obawiam się, że niestety w tej trójce, którą tu trzymam, ich nie będzie. Henryk Kasperczak. Trzecie miejsce w finałach Mistrzostw Świata w 1974 roku i grał w finałach Mistrzostw Świata w 1978. Srebrny medalista olimpijski z Montrealu. W biało-czerwonych barwach zagrał 61 razy, strzelił 5 goli. Jako piłkarz wygrał 2 razy Mistrzostwa Polski ze Stalą Mielec. Jako trener 3 razy Mistrzostwa Polski z Wisłą Kraków, 1 raz Puchar Polski. Zdobył z FC Metz jako trener Puchar Francji. Z reprezentacją Tunezji zdobył 2. miejsce w Pucharze Narodów Afryki i 3. z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej. Prowadził reprezentację Tunezji w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie i w finałach Mistrzostw Świata we Francji. Witam serdecznie wszystkich na tak pięknej uroczystości stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Naprawdę jestem dumny i mam wielką satysfakcję, że osiągnąłem to miano, oczywiście jednostki, że znajduję się w tej 11 zawodnikach stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oczywiście chcę tutaj wrócić do przedmówców i chcę powiedzieć taką rzecz. Zróbmy małą owację tym nominowanym, co są dzisiaj tutaj z nami. Bardzo proszę. Oczywiście mój sukces zawdzięczam szczególnie moim kolegom z boiska. I oni tutaj są. Wiedzą, do czego żeśmy dążyli. Walczyliśmy, żebyśmy osiągali jak najlepsze wyniki, a znalazła się grupa nasza taka, że była to grupa ludzi ambitnych, ludzi, którzy chcieli po prostu osiągać wielkie sukcesy i to osiągnęliśmy. Dlatego im tutaj z tego miejsca chcę serdecznie podziękować. Chciałbym też podziękować mojej rodzinie, która była blisko mnie, po prostu, która zawsze mnie wspomagała i dlatego robię małe kuku do mojej rodziny, a szczególnie do mojej żony. Dziękuję ci. Na zakończenie chciałem tylko powiedzieć jedno. Na ręce prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także selekcjonera Jurka Brzęczka, życzę wam, żebyście w następnych mistrzostwach Europy osiągali jak najlepsze wyniki i żebyście po prostu zaczęli następne stulecie wspaniale. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie Henryku. Szanowni państwo, powiem tylko 2 słowa. Kazimierz Dejna. Legenda, złoty medalista olimpijski z 1972 roku, król strzelców tego turnieju. Srebrny medalista olimpijski z 1976 roku. Grał w finałach Mistrzostw Świata w 1974 roku i wraz z zespołem zajął 3. miejsce. Grał w finałach Mistrzostw Świata 1978 roku. W reprezentacji Polski wystąpił 97 razy i strzelił 41 bramek. 2 razy mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski z Legią Warszawa, z którą zagrał w półfinale Pucharu Mistrzów.
zajął trzecie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki w 1974 roku. Grał w Manchesterze City i z sukcesami w Stanach Zjednoczonych. Odszedł od nas nagle, mając zaledwie 42 lata. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy właśnie brawami nagrodzić panią Mariolę Dejnę, która nie mogła dzisiaj przybyć ze względów rodzinnych i musiała pozostać w San Diego. Także proszę o głos. Ja jestem bardzo szczęśliwy i wzruszony, że mnie przypadło w udziale odbierać tą statuetkę największego piłkarza Polski XX wieku, Kazimierza Dejny, trzeciego piłkarza świata 1974 roku, legendę naszego klubu Legii Warszawa. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale obecny pan prezydent jest właśnie wielkim fanem Kazimierza Dejny i talentu Kazimierza Dejny. I panie prezydencie, rok 2019 jest rokiem Kazimierza Dejny obchodzonym w klubie Legia Warszawa. Zapraszamy pana, mamy piękne muzeum, mamy wspaniałą ekspozycję pamiątek po Kazimierzu Dejny, także zapraszamy w nasze progi. Wiktor Boba, dziękuję bardzo. Kustosz Muzeum Legii Warszawa odebrał nagrodę dla Kazimierza Dejny. Szanowni Państwo, teraz oczywiście trzecie nazwisko. I myślę, że wszyscy będą tym mocno zaskoczeni. Zbigniew Boniek. Kolejna z legend reprezentacji Polski zagrał w trzech turniejach finałowych Mistrzostw Świata. W 1978 roku, w 1982 wraz z zespołem zajął trzecie miejsce. Grał też w 1986 roku, łącznie 16 meczów, 6 goli. W biało-czerwonych barwach wystąpił w 80 meczach i strzelił 24 gole. Z Juventusem zdobył Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów, Super Puchar Europy, Mistrzostwa Włoch i Puchar z AS Romą. Dwa razy mistrz Polski z Widzewem Łódź. Zajął trzecie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki w 1982 roku. Dwa razy zagrał w drużynie reszty świata przeciwko mistrzom świata Argentynie i Francji. Trener zespołu we Włoszech, selekcjoner reprezentacji Polski, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kochani, ja trochę tak na wesoło. Muszę wam powiedzieć, że jak tak się zastanowię, skąd ja ruszyłem, prawda, z Bydgoszczy, z osiedla leśnego, a gdzie doszedłem, to muszę powiedzieć, chciałbym wszystkim podziękować, którzy mi w tej drodze pomogli. Powiem tak, trochę się tego uzbierało i trochę człowiek wygrał, natomiast w moim domu, muszę powiedzieć, tych pamiątek jest bardzo mało, prawda? Do mojej żony mówię, w związku z tym, powiem tak, to chciałem zadedykować mojej małżonce, która prawie nie była na żadnym meczu piłkarskim, która zawsze czekała na mnie w domu i powiem wam taką szybką anegdotę. Kiedyś graliśmy mecz Juventus-Liverpool, super puchar, wygraliśmy 2-0, ja strzeliłem dwie bramki, cały Turyn szalał. O godzinie pół do pierwszej w nocy przyszedłem, otworzyłem drzwi, a moja żona, a już wróciłeś, tak. I z sypialni mówi, jaki wynik, kto strzelił. Wiesia, to będzie stało na kominku i tego proszę mi nie zdejmować. Dziękuję bardzo serdecznie. Gratuluję wszystkim. Gratuluję wszystkim nominowanym, a przede wszystkim trenerom tych, którzy zostali nominowani, bo za wielkim piłkarzem zawsze stoi wielki trener i też kobietę. Dziękuję. Dziękujemy panie prezesie, dziękujemy panie trenerze. Jerzy Engel, wielkie brawa dla powołanych do kadry pomocników. Pomocnik to taka boiskowa złota nóżka, to są boiskowi komandosi. Pomagają, przeszkadzając, przejmując, podając, umożliwiając i często strzelają. Ale od strzelania goli są też specjaliści, to ich nazwiska budzą strach w przeciwnikach i nadzieję w drużynie. Mamy nawet takich, którzy potrafią strzelić 4 gole w 15 minut albo 5 w 9.
Szanowni Państwo, przed nami pomocnik reprezentacji Polski i uczestnik Mistrzostw Świata w 1978 roku. Jako trener doprowadził Polaków do ćwierćfinałów Mistrzostw Europy. Jedyny, którego drużyna pokonała Niemcy. I to 2-0. Jego zespół awansował na Mundial w Rosji. Selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2013-2018. No, z dużą przyjemnością zapowiadam Adam Nawałka. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Gratulacje i duże brawa dla wszystkich nominowanych. Wielkie brawa jeszcze raz. To im się wszystkim bardzo należy. Brawo. Zanim wymienimy nazwiska nominowanych napastników, chciałem serdecznie pogratulować reprezentacji kolejnego awansu na Mistrzostwa Europy, wszystkim zawodnikom, selekcjonerowi. Brawo, Jurek. Całej ekipie PZPN, naprawdę zawsze są na posterunku, to team behind the team, świetni. I oczywiście specjalne brawa dla prezesa, który po raz kolejny raz, trzeci raz rzędu wprowadza polską reprezentację na wielką imprezę. Brawo. Brawo, Zibi. Gratulacje. A teraz nazwiska nominowanych napastników. Oto oni. Jan Banaś. Lucjan Brychczy. Gerard Cieślik, Jan Domarski, Dariusz Dziekanowski, Jan Furtok, Robert Gadocha, Mieczysław Gracz, Andrzej Iwan, Andrzej Juskowiak, Józef Kałuża, Kazimierz Kmiecik, Roman Kosecki, Wojciech Kowalczyk, Grzegorz Lato, Robert Lewandowski, Jan Liberda, Włodzimierz Lubański, Arkadiusz Milik, Mirosław Okoński, Emanuel Olisadebe, Teodor Peterek, Ernest Pol, Henryk Rejman, Eusebiusz Smolarek, Włodzimierz Smolarek, Andrzej Szarmach, Jan Urban, Krzysztof Warzycha, Ernest Wilimowski, Gerard Wodarz, Maciej Żurawski. Panie trenerze, pierwsze nazwisko. Reprezentacja stulecia zagra w ustawieniu 1-4-3-3. Oto jeden z pierwszych napastników, prawy napastnik Grzegorz Lato. Kolejna z legend z reprezentacją Polski. Trzykrotnie uczestniczył w finałach Mistrzostw Świata. W 1974 roku zajął trzecie miejsce i zdobył tytuł króla strzelców 7 goli. W 1978 i 1982 roku trzecie miejsce, łącznie zdobywając 10 bramek, co jest rekordem w historii występów reprezentacji Polski. Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 72 i srebrny 76. W biało-czerwonych barwach zagrał 100 razy i strzelił 45 goli. Ze Stalą Mielec dwa razy sięgnął po Mistrzostwo Polski. Grał w belgijskim Lokeren i w meksykańskiej Alante, z którą wygrał Puchar Mistrzów Konkafu. Trener Stali Mielec, Olimpii Poznań, Aniki Wronki, Widzewa Łódź w latach 2008-2012, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezydencie, szanowni goście, szanowni państwo. No, jestem olbrzymie wzruszony, że zostałem wyróżniony.
do jedenastki stulecia, choć chciałem powiedzieć, że ja osobiście bym się tego nie podjął. Dlatego chciałbym tą statuetkę wszystkim 100 piłkarzom, którzy zostali mianowani, żeby była to dla nich, bo trzeba powiedzieć, że ciężko wybrać. 100 lat dla nas to jest kawał czasu. Nie mamy wiadomości sprzed wojny, lata 20, a my mieliśmy też wspaniałych piłkarzy. I muszę powiedzieć, że oprócz piłkarzy chciałbym podziękować przede wszystkim swoim wspaniałym trenerom. Jakby nie oni, mnie by tu nie było. Pan Kazimierz Górski, Jacek Moch, Antoni Piechniczek, z którym zdobyłem ostatnie 3. miejsce na Mistrzostwach Świata. I uważam, że ta cała jedenastka to jest przedstawiciele właśnie tych 100 najlepszych piłkarzy w historii Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, gratulujemy, zapraszamy. Panie trenerze, zostały jeszcze 2 miejsca. Z olbrzymią satysfakcją chciałem ogłosić, że środkowym napastnikiem jest Robert Lewandowski. Najlepsza dziewiątka na świecie. Brawo. Zagrał w finałach Mistrzostw Europy w 2012 roku i w 2016. Dotarł z zespołem do ćwierćfinału. Rekordista reprezentacji Polski, w której zagrał 112 razy i strzelił 61 bramek. Grał w finałach Mistrzostw Świata w 2018 roku. Król strzelców eliminacji Mistrzostw Europy i król strzelców eliminacji Mistrzostw Świata strefy europejskiej. Z Borussią Dortmund zagrał w finale Ligi Mistrzów w 2013 roku, którą zdobył 2 Mistrzostwa Niemiec, 2 razy Puchar Niemiec i 3 razy Super Puchar Niemiec. Z Bayernem sięgnął po mistrzostwo, po Puchar Niemiec dwukrotnie i 3-krotnie po Super Puchar Niemiec. 4 razy król strzelców Bundesligi. 4 gole z Realem Madryt, 4 z Cyrwaną Zvezdą Belgrad w Lidze Mistrzów, 5 goli w 9 minut z Wolfsburgiem, najszybciej strzelone 5 goli w historii Bundesligi. Nie zatrzymuje się i w obecnym sezonie śrubuje kolejne rekordy. Uzależniony od strzelania. W imieniu Roberta, jego mama, pani Iwona Lewandowska. Panie prezydencie, wspaniali, dostojni goście. No jestem wzruszona, bo głos mi się łamie, że mój syn w dniu szczególnie dzisiejszym, mikołajkowym, sprawił mi tak wspaniały prezent, że mogę tutaj być z wami. Krótko i na temat. Piłka jest przepiękna, jest nieobliczalna. Ja już żyję euro. Już jestem myślami miesiąc czerwiec i mam nadzieję, że tym razem się uda. Trzymajcie kciuki. A najpiękniej powie o tym wszystkim Robert i podziękuję wam. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór mamo. Bardzo wam wszystkim dziękuję za to ogromne wyróżnienie. Bardzo dziękuję ekspertom i dziennikarzom. I co bardzo ważne, naszym najlepszym na świecie kibicom. Wybraliście państwo bardzo silną i charakterną drużynę. To dopiero byłaby historia móc w niej naprawdę zagrać. Jestem ciekaw tych emocji, bo to prawdziwe legendy. Moi i wasi idole z dzieciństwa. Taki wybór to dla mnie zaszczyt, ale też i zobowiązanie. Wasze zaufanie jeszcze bardziej motywuje mnie do ciężkiej pracy, a mamy jej teraz dużo przed sobą. W tym roku obchodzimy stulecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy tworzyli i tworzą wspaniałą historię piłki nożnej w Polsce. Życzę wam wszystkim kolejnych udanych 100 lat i wszystkim państwu miłej zabawy. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy panu trenerowi Adamowi Nawałce. Gratulujemy napastnikom powołanym do Narodowej Drużyny Stulecia. Ale mamy jeszcze niewiadomą. Tak. Ja myślę, że trener Nawałka, jako znany dżentelmen, odprowadzał panią Iwonę do naszej jedenastki. Bardzo dziękuję. A przy okazji chciałem również
bardzo serdecznie podziękować. Wcześniej Zbyszek mówił o wszystkich paniach pracujących w PZPN, są naprawdę wspaniałe. Natomiast ja chciałem wszystkim paniom kibicującym piłkę nożną serdecznie podziękować za wsparcie. Wszystkim naszym żonom i naszym mamom. Zawsze pamiętam, jak Robert opowiadał o mamie właśnie Roberta, pani Iwonie Lewandowskiej, także wielkie gratulacje i wszystkiego dobrego. I również naszym paniom serdecznie dziękujemy wszyscy. Brawo! Wracamy do pracy. Trzeci z wybranych napastników. Wielka klasa. Włodzimierz Lubański. Brawo! Legenda, najmłodszy debiutant i strzelec w historii reprezentacji Polski, miał 16 lat i 188 dni. Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z Monachium 72 roku. Uczestnik finałów Mistrzostw Świata w 78 roku. W biało-czerwonych barwach zagrał 75 razy i strzelił 48 bramek. Z Górnikiem Zabrze wystąpił w finale Pucharu Zdobywców Pucharów w 70 roku, co jest największym sukcesem klubowym polskiej piłki. Po tym meczu zgłosił się po niego Real Madryt, oferując 1 milion dolarów, ale nie otrzymał zgody na wyjazd. Z Górnikiem Zabrze 7 razy sięgnął po Mistrzostwo Polski, 6 razy po Puchar Polski, 4 razy był królem strzelców Ekstraklasy, 2 razy najlepszy strzelec w Pucharze Zdobywców Pucharów. Grał w Belgii i Francji. W tych krajach pracował jako trener. Ja miałem przyjemność komentowania z nim meczów nie tylko reprezentacji Polski. Włodzimierz Lubański. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Powiem tak, no cóż można w takim momencie powiedzieć? Wyróżnienie w stuleciu polskiego piłkarstwa, znaleźć się w jedenastce. Tak patrzę na moich kolegów, którzy są i tych, których nie ma już niestety. I tak sobie pomyślałem, no chyba z tą drużyną to bylibyśmy mistrzem świata, no. Bo nie można by było inaczej zrobić. Ja powiem tak, w historii polskiego piłkarstwa było wielu znakomitych piłkarzy. Ja zaczynałem jako 16-latek i przeżyłem parę generacji piłkarskich i wiem, jak to wszystko wyglądało. Nie wszystkie generacje niestety nosiły sukcesy. Tak było, że właśnie ja znalazłem się w takim momencie w reprezentacji kraju, że te sukcesy były. Były medale, były wyróżnienia na Mistrzostwach Świata. I powiem tak, chcę podziękować wszystkim tym, którzy mi to umożliwili. A więc, no najpierw mojej małżonce, która była zawsze ze mną, wszystkim trenerom i przede wszystkim kolegom, którzy pomogli mi w tym, żeby te wszystkie sukcesy móc odnosić. A na końcu chciałbym powiedzieć tak. Młodej generacji piłkarskiej, pogniewajcie się na nas. Powiedzcie, nie, oni nie są najlepsi. My będziemy lepsi. Zróbcie coś na Mistrzostwach Europy. Życzę wam tego z całego serca. Włodzimierz Lubański. Wielkie brawa dla wszystkich nagrodzonych napastników. Napastnicy, proszę państwa. Tak, brawo. Napastnicy są na boisku pilnowani jak prezydenci, bo przeciwnik zapewnia im szczelną obstawę. Na szczęście bardzo szybko biegają, to oni najczęściej stawiają kropkę nad i w słowie zwycięstwo. Ale zwycięstwem nie tylko symbolicznym jest powołanie do tej kadry marzeń. Dokonania klubowe i reprezentacyjne naszych reprezentantów przedstawił Dariusz Szpakowski. Dobry wieczór. Kłaniam się państwu bardzo nisko. Chciałem pogratulować wszystkim nominowanym. Boże, jak ja bym chciał skomentować te bramki Lubańskiego, Lewandowskiego, Bońka, tej naszej fantastycznej jedenastki stulecia. Kochamy was, drodzy panowie. Dziękuję. Dariusz Szpakowski, dziękujemy bardzo. Drużyna marzeń. Przez 100 lat dostarczali niezapomnianych, wspaniałych przeżyć. Inspirowali, budowali poczucie wspólnoty. Budzili dumę. Pora uwiecznić ten moment i dzisiejszych bohaterów.
Zapraszamy Państwa gorąco do pamiątkowego zdjęcia. Piłkarzy, ich przedstawicieli, a także selekcjonerów, którzy wręczali te statuetki, a także pana prezydenta Rzeczypospolitej do pamiątkowego zdjęcia. Józef Młynarczyk, Łukasz Piszczek, Władysław Żmuda, Jerzy Gorgoń, Antoni Szymanowski, Henryk Kasperczak, Kazimierz Dejna, Zbigniew Bonie, Grzegorz Lato, Robert Lewandowski, Włodzimierz Lubański. Są z nami także cudowni trenerzy. Powoli dobiega końca ta niezwykła uroczystość. Nie mamy wątpliwości, że z takimi piłkarzami, trenerami, działaczami, legendami, z takimi bohaterami polskiego futbolu będziemy jeszcze nie raz świętować wspaniałe mecze i piękne zwycięstwa. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej gratulujemy i dziękujemy za lata walki o mocną pozycję polskiej piłki nożnej, o jej promocję, wspieranie, przyszłość, ale też trzymamy kciuki za kolejne 100 lat. Nasi wspaniali goście, Państwo przed telewizorami w swoich domach, my wszyscy jesteśmy kibicami, tym niewidzialnym, choć odczuwalnym 12 graczem na boisku. I zawsze będziemy dopingować, wspierać i po prostu kochać naszą narodową jedenastkę. Niech polska piłka nożna łączy nas i wywołuje piękne, dobre emocje. Szczęśliwy być tak.
round of grace. Dziękujemy. Proszę Państwa, kończy się druga połowa, kończy się mecz, ale wieczór z całą pewnością się nie kończy. Zatem dogrywka. Proponujemy dogrywkę i życzymy Państwu dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo.